To mój ulubiony facet w tym muzeum. Oczywiście po dyrektorze. Myśliciel Augusta Rodena jest wizytówką artysty i jedną z najbardziej rozpoznawalnych rzeźb wszechczasów. Poznański egzemplarz to powiększona kopia gipsowego modelu wykonana przez pomocnika Rodena, Henri'ego Lebousset, jedna z trzech. Pozostałe dwie znajdują się w muzeach w Wenecji i w Strasburgu. Prace Rodena to przełom w sztuce i początek rzeźby nowoczesnej. Cofnijmy się jednak o kilka wieków. Perłą tej galerii jest niewątpliwie Gra w szachy, jeden z najwybitniejszych obrazów słynnej malarki z Kremony, Sofonisby Anguissoli. To jeden z trzech obrazów tej artystki w polskich kolekcjach. Artystki, której talentem zachwycał się sam Michał Anioł. Tuż obok Madonna z Dzieciątkiem i fundatorem Giovanniego Belliniego, twórcy weneckiej szkoły, a przy okazji nauczyciela Giorgione i Tyciana. Giorgione? Tycjan? Pod wpływem Giorgione i Tyciana tworzył z kolei Giacopo Palma il Vecchio, którego obraz, niegdyś w kolekcji króla Jana Kazimierza, przedstawia Madonnę z Dzieciątkiem, Jana Chrzciciela i świętego Sebastiana. Sacra Conversazione. Czemu oni nie mogą mówić po Bożemu święta rozmowa, a nie Sacra Conversazione? W internecie do prostych ludzi się mówi. I jeszcze dwa przykłady dzieł o tematyce mitologicznej. Oba włoskie. Wenus w kuźni wulkana, autorstwa ojca i syna, Jacopo i Francesco Bassano. Oraz epickie Porwanie Europy, Strozziego. W zbiorach malarstwa hiszpańskiego na uwagę zasługuje Madonna Różańcowa, Francesco de Zurbarana, święty Jan Chrzciciel, Giuseppe de Ribery, oraz W niebo wzięcie Juana Careno de Mirandy. Wróćmy jeszcze na chwilę do sztuki francuskiej. Wśród starszych wyróżnia się portret Henryka III Walezego François Quesnela, ulubionego malarza kilku królów. Typowy przykład francuskiej sztuki portretowej końca XVI wieku. Wśród późniejszych mamy tu obrazy dwudziestowiecznego kolorysty Pierre'a Bonarda oraz Henri Edmonda Crossa. Ale przede wszystkim jedyny w publicznych polskich kolekcjach obraz Claude'a Monet. Ta-da! Plaża w Pourville. Wiedziałam, że słowa o kradzieży nie powiedzą. A to by był dopiero film.